za górami, za lasami żyła sobie dziewczynka, która miała na imię Śnieżka. Macocha jej nie lubiła, tylko ciągle siedziała przed czarodziejskim lustrem, godzinami czesała włosy i codziennie pytała: Zwierciadełko, powiedz szczerze, kto jest najpiękniejszy na świecie? Tysiące gwiazd świeci na niebie, lecz nie ma piękniejszy od ciebie. Wspaniale! Śnieżka skończyła 16 lat i królowa spytała czarodziejskie lustro: Zwierciadełko, powiedz szczerze, kto jest najpiękniejszy na świecie? Piękna jesteś, królowo, ładniejszy niż gwiazdy na niebie, lecz Śnieżka jest stokroć piękniejsza od ciebie. O nie, mam pomysł, wezmę myśliwego. Wyprowadź małą królewnę w ciemny las i zastrzel ją. Tak jak chciałeś życzyć, moja pani. Proszę, nie zastrzelaj mnie. Pójdę sobie w świat i wszyscy o mnie zapomną. Jesteś taka miła, nie zastrzelę cię, idź i nigdy nie wracaj do zamku. Śnieżka szła, szła, aż dotarła do malutkiej chatki. Ciekawe, kto tu mieszka? O, są talerzyki i kubeczki, nożyki i widelczyki. Są takie małe i śmieszne. Wezmę kawałeczek chlebka i napiję się łyczek wody. Ojej, jaka jestem senna. Teraz położę się spać. Nastał wieczór i krasnoludki wróciły do domu i po drodze głośno śpiewają: Hej ho, hej ho, wracamy już do domu, dopisują nam humorki i śpiewamy jak skowronki. Hej ho, hej ho, wracamy już do domu, dopisują nam humorki i śpiewamy jak skowronki. To siedział na moim stołeczku. Ktoś jadł moim widelczykiem. Ktoś używał mojego noża. Ktoś łamał kawałek mojej kromki chleba. Ktoś zjadł troszkę mojego jedzonka. Ktoś pił z mojego kubeczka. Ktoś tu jest. Boję się. A w moim łóżeczku ktoś leży. Jaka śliczna dziewczynka. Jaka jest delikatna. Ach, jak ona słodko śpi. O, już się obudzi. Jak masz na imię? Śnieżka. Jak to się stało, że dostałaś się do naszej chatki? Zła macocha poleciła myśliwemu, abym nie zastrzelił, ale on zlitował się nade mną. Tak błądziłam i zaszłam tutaj. Może zamieszkać razem z nami. Bardzo się cieszę, będę dbała o domek i o wasze ubranka. A teraz przenosimy się na królewski dwór. Zwierciadełko, powiedz szczerze, kto jest najpiękniejszy na świecie? Piękna jesteś, królowo, ładniejsza niż gwiazdy na niebie, lecz Śnieżka jest stokroć piękniejsza od ciebie. Za górami, za lasami, mieszka w chatce z krasnalami. O nie, sama to załatwię. Zła macocha przebrała się za wieśniaczkę i poszła do chatki, gdzie mieszkała Śnieżka, a w chatce krasnoludki ostrzegały Śnieżkę. Wychodzimy do pracy, nie otwieraj nikomu drzwi. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho,
do pracy by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Hej ho, hej ho. Złama cocha dotarła do chatki. Kto tam? Handlarka sprzedaje śliczne apaszki. Są piękne, o tę wezmę i założę sobie na szyję. Już po tobie, ha, ha, ha. Nastał wieczór i krasnoludki wróciły do domu i po drodze głośno śpiewają. Hej ho, hej ho, wracamy już do domu. Patrzcie, Śnieżka ma coś na siebie. Zdjęli jej apaszkę i dziewczynka ożyła, a zła królowa pytała się zwierciadła. Zwierciadełko, powiedz szczerze, kto jest najpiękniejszy na świecie? Piękna jesteś, królowo. Ładniejsze niż gwiazdy na niebie, lecz Śnieżka jest okroć piękniejsza od ciebie. Za górami, za lasami, mieszka w chatce z krasnalami. O nie, mam pomysł, skorzystam z czarnej magii. Zła macocha przebrała się za wiśniaczkę i poszła do chatki, gdzie mieszkała Śnieżka. A w chatce krasnoludki ostrzegały Śnieżkę. Wychodzimy do pracy, nie otwieraj nikomu drzwi, pamiętaj! Thank you.
by się szło. Hej ho, hej ho. Po pewnym czasie zła macocha dotarła do chatki. Kto tam? Wieśniaczka sprzedaje słodkie, soczyste jabłka. Idź sobie, dobra kobieto, nie mogę otwierać nieznajomym. Nagrodę za twój rozsądek zostawię pod drzwiami to jedno jabłko. Nie mogę niczego przyjmować. Nie obawiaj się, przekroję jabłuszko na dwie części, jedno zjem, a drugą zostawię tobie. Dobrze. Już po tobie. Ha, ha, ha! Nastał wieczór i krasnoludki wróciły do domu. I po drodze głośno śpiewają. Hej ho, hej ho, wracamy już do domu, gdzie czeka na nas ciepły obiad i kochana świeżka. Hej ho, hej ho, wracamy już do domu, gdzie czeka na nas ciepły obiad i kochana świeżka. O nie! Poszukajmy, może ma jakiś zaczarowany przedmiot. Ułożyli Śnieżkę na łóżku i usiedli obok, a zła macocha pytała się zwierciadła. Zwierciadełko, powiedz szczerze, kto jest najpiękniejszy na świecie? Tysiące gwiazd świeci na niebie, lecz ma piękniejszy od ciebie. Jestem z ciebie dumna. Potem zjawił się królewicz, który pocałował królewnę. Co się stało? Królowa dała ci zatrute jabłko. Szyby królewicz i cię uratował. Zostaniesz moją żoną? Tak. Bardzo się cieszymy z twojego szczęścia. Będziemy tęsknić za tobą. Będę was odwiedzała ze swoim mężem. Śnieżka pojechała z królewiczem do zamku i niebawem odbył się ich ślub, a zła macocha z zazdrości pękła i już po kłopocie. Zapraszamy pani Grażyna Dąbkowska i grupa teatralna, która reprezentuje Szkołę Podstawową nr 5. Podziękowanie za Potyczki Teatralne 2015. Gratulacje, wspaniała interpretacja, a teraz chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo.